kiedy mąż przejmuje dowodzenie nad siłami powietrznymi, jest pierwszym takim, powiem, niepodległościowym generałem, nie mającym mentalnie nic wspólnego z Układem Warszawskim. On nawet nigdy nie był na ziemi rosyjskiej. Zanim doszło do tej tragicznej katastrofy, do zamachu w Smoleńsku, wydarzyło się jeszcze coś wcześniej. Wydarzył się wypadek Kazy Mirosławcu. Tam zginęła wykształcona przez generała Wasika Elika. Tak, tam zginęli jego przede wszystkim uczniowie, bo my wiele lat spędzaliśmy na ziemiach zachodniopomorskich, właśnie Mirosławiec i Świdwin, i tam wyszkolił wielu wspaniałych lotników. I właśnie oni, pod Mirosławcem, kiedy mąż przejmuje dowodzenie nad siłami powietrznymi. I samolot Kasa pod Mirosławcem w niewyjaśnionych okolicznościach. 20 ludzi, najlepsi piloci, kwiat polskiego lotnictwa. Tak, 5 lat temu rozpoczynały się fakty. W żałobie zginęli najlepsi z najlepszych. W okolicach godziny 19, podchodząc do lądowania na lotnisku w Mirosławcu, doszło do wypadku około 800 metrów od lądowania. Pilot za bardzo pochyla samolot, prędkość się zwiększa, ale siła nośna spada. Samolot gwałtownie się zniża i z prędkością 270 km na godzinę skrzydłem, prawie pod kątem prostym, uderza w ziemię. Ten wrak, jak on wygląda, jak to? No, jednym słowem to jest kupa aluminium tylko i to wszystko. Nie wiadomo, gdzie jest początek, gdzie koniec, w ogóle nie idzie rozpoznać, czy to jest samolot. My żeśmy zajechali, no to już praktycznie było dogaszanie, było skończone. A kto dogaszał? To była Straż Wojskowa. Czyli wy byliście jako pierwsi z tych cywilnych stron, tak? Tak. W ogóle jest po prostu takie pognieciony aluminium, że nie wiadomo, gdzie cokolwiek szukać. Major Szczepak Grzegorz, jestem z 13 eskadry, pilotem. Przeleciałem pierwszym samolotem KZ C295 z Hiszpanii. Myślę, że mam jedno z większych doświadczeń. Chciałem powiedzieć krótko o tym samolocie. Jest to samolot nowoczesny, dobrze wyposażony, praktycznie zdolny do latania we wszystkich warunkach atmosferycznych. Szkolenie większości pilotów było przeprowadzane w Hiszpanii przez zakład EADS KAZA i praktyczne szkolenie było wykonywane z pilotami fabrycznymi. Także załogi były bardzo dobrze przygotowane. Średni nalot to jest kilkaset godzin. Aktualnie to jest to minimalne kilkaset godzin, żeby zostać dowódcą załogi. Minister obrony powołuje komisję badającą katastrofę i raport nie zostawia suchej nitki niemal na żadnej instytucji bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialnej za organizację i przebieg lotów, za szkolenie i dobór załogi. Raport wytyka, że załoga źle odczytywała wskazania wysokościomierza, że podawała dane w innych jednostkach niż wieża, że bardziej niż na przyrządach skupiała się na wypatrywaniu lotniska, że była źle dobrana i niewyszkolona, aż w końcu, że kontroler lotów nie miał doświadczenia w sprowadzeniu takich maszyn. Uważał, że ci eksperci, którzy badali katastrofę tej kasy, przede wszystkim nie mieli pojęcia i nie mieli wiedzy o tym samolocie. To był hiszpański samolot, samolot był na gwarancji. Przyjechali w Hiszpanię. Korzystnie dla siebie odczytali czarne skrzynki i wyjechali. Mówił, że może było oblodzenie, albo że są jakieś przyczyny tej katastrofy. Inne niż podawał. Chciałbym tak, dokładnie. Przewodniczący badania katastrofy kasy nie był nawet pilotem, więc a mój mąż brał udział w badaniach tych katastrof lotniczych i był zszokowany poziomem prowadzenia i pisania później tych raportów.
momencie katastrofy Kalny był szefem całego lotnictwa. Czy spotkał się z jakimiś takimi działaniami, które utrudniły mu jako szefowi dojście do prawdy? Przede wszystkim. Ja mam wrażenie, zarazem ja opisywałam taki materiał, który robiłem przez telewizję, że tam była jakaś manipulacja, że tam po prostu próbowano prawdę zabić pod dywan. Przede wszystkim minister obrony narodowej Bogdan Klich. Teraz jak ja to wszystko układam sobie w całość, to widzę, że ten minister nie był zainteresowany prawdą. Minister obrony narodowej mówi tak, jak mu pasuje. Raz jak kameleon się zmienia, jak wiatr zawieje, tak mówi minister. I myślał, nie znając armii przede wszystkim, nie wiedząc, bo to psychiatra z wykształcenia. Oczywiście mój mąż nie miał wsparcia w Ministerstwie Obrony Narodowej. Udał się ze mną, razem zabrał mnie i polecieliśmy do Hiszpanii. Mieli w dowództwie sił powietrznych w Hiszpanii i mąż poruszał ten temat właśnie, drążył sam na własną rękę. Ale no wiadomo, że każdy broni swoich interesów. Hiszpanie nie podjęli tego tematu, bo tak jak mówię, samolot był na gwarancji, gdyby wyszło, że techniczna usterka, to musieliby po prostu nas przede wszystkim finansowo jakoś zrewanżować, no odpowiedzialność. Nikt nie chce wziąć na swoje barki odpowiedzialności. Każdy o tą odpowiedzialność, tak jak mamy tutaj na przykładzie tych dwóch katastrof, zrzuca swoją winę i broni swojego interesu, natomiast wszyscy bronią siebie, tylko nie Polaków, nikt nie broni, to znaczy polskiego lotnictwa. I ja mam wrażenie, że prawda jest niewygodna, że poświęca się tyle czasu i sił, aby właśnie no, nie ujawniać prawdy. Czy może pan zapytać, czy faktycznie przyczyną tej tragedii mogło być zahaczenie od drzewa? Czy to gdzieś ktoś potwierdza jakoś? My ograniczamy się tylko tutaj do świadczenia i dziękujemy panu. Wciąż nie ma też końca śledztwa prokuratorskiego. Z racji szczupłości zasobów, jeśli chodzi o ekspertów lotniczych, którzy mogliby badać takie wypadki, wszystkie dostępne siły i środki zostały rzucone do tej katastrofy smoleńskiej z 2010 roku.